Jesteśmy gotowi. Zatem witam serdecznie w Centralnym Domu Technologii. Dziś, drodzy Państwo, ważny temat, ogłoszenie programu rządowego Laboratoria Przyszłości. Witam serdecznie Przemysława Czanka, ministra edukacji i nauki. Witam, panie ministrze. Jest z nami również pani Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, szefa Centrum GovTech oraz pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej. Witam serdecznie, pani minister. Witam państwa. Drodzy państwo, rozpoczniemy od wystąpień ministrów. Pan minister, pani minister, następnie ministrowie udadzą się do dzieci, którzy już w tej chwili mają warsztaty, biorą udział w warsztatach, które w ramach dzisiejszego spotkania się odbywają. I następnie, jeżeli będą dodatkowe pytania, ale i też pytania dotyczące dzisiejszego tematu konferencji, przejdziemy już do tej sesji pytań i odpowiedzi. Także, panie ministrze, zapraszam do pierwszej wypowiedzi, do informacji dotyczącej ogłoszenia rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Szanowni państwo, przed momentem byliśmy na zajęciach dzieci ze szkoły podstawowej nr 75 w Warszawie. Dzieci uczyły się obsługi drukarek 3D. Zapytaliśmy, czy takie chcą w szkole. Ochoczo odpowiedziały, że bardzo. Otóż ogłaszamy niniejszym, że w każdej szkole w Polsce, w każdej szkole podstawowej takie drukarki będą, bo oto ogłaszamy program rządowy Laboratoria Przyszłości. Program wartości miliarda złotych. Miliard złotych na laboratoria przyszłości, na kompetencje przyszłości dla naszych dzieci, na nowoczesny sprzęt, który trafi do wszystkich szkół podstawowych. Nowoczesny sprzęt, na który, powtarzam raz jeszcze, dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego wydamy w tym i w następnym roku miliard złotych. To największa tego typu inwestycja w unowocześnienie polskiej szkoły, w unowocześnienie polskiej edukacji, w kompetencje przyszłości naszych dzieci. Laboratoria przyszłości za miliard złotych do każdej szkoły podstawowej. W tym celu właśnie powołałem pełnomocnika do spraw transformacji cyfrowej, panią minister, która za chwileczkę przedstawi państwu szczegóły. Miliard złotych z funduszu covidowego na laboratoria przyszłości, na nowoczesny sprzęt w szkołach podstawowych, który będzie służył kształtowaniu kompetencji przyszłości naszych dzieci. Największy tego rodzaju program rządowy w polskich szkołach, unowocześniający polską naukę. Startujemy już dziś. Konsultacje co do ostatecznego katalogu tego sprzętu, który proponujemy, będą trwały od dzisiaj przez kolejne 2 tygodnie, a za 2 tygodnie oczekujemy już na zgłoszenia organów prowadzących i zgłoszenia do tego programu wartego miliard złotych Laboratoria Przyszłości. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Tak jak laboratoria same wskazują, no to w laboratoriach powstawały różne odkrycia. Pracowali tam Thomas Edison, Maria Curie-Skłodowska, no a już za chwilę, tak jak wspomniał pan minister, będzie pracowało 3 miliony polskich uczniów w szkołach podstawowych, w każdej szkole podstawowej. Tutaj no, polski rząd postawił sobie za zadanie, żeby tak naprawdę nie wracać do szkoły sprzed pandemii, tylko wracać do szkoły, no, do powrót do przyszłości. No tak jak sama nazwa, jak w filmie było, jak ten sam film o tym samym tytule, Powrót do przyszłości, to nie wracamy z tym starym DeLoreanem, tym samochodem, ale wracamy do szkoły z sprzętem, nowoczesnym sprzętem, o którym pan minister wspominał. I właśnie do tego, jaki to będzie sprzęt, to mamy nadzieję, że odpowiedzą nam państwo także i dopowiedzą, co jeszcze do tego katalogu, o którym pan minister wspominał. Obecnie jest to 150 pozycji wyposażenia do szkół. Natomiast tutaj zapraszamy, mamy nadzieję, że nie tylko uczniowie, nie tylko nauczyciele, rodzice, ale także wszyscy miłośnicy edukacji tego sektora edutech, także zgłoszą jeszcze i ta lista nie poprzestanie na 150 pozycjach, ale będzie ich jeszcze więcej, do czego serdecznie zapraszamy. Na stronie gov.pl/laboratoria znajdą państwo informacje i zapraszamy do dzielenia się opiniami razem z nami. Laboratoria będą wykorzystywane oczywiście w trakcie zajęć lekcyjnych, natomiast także w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, a także do indywidualnych inicjatyw, czy to grupowych, czy osób indywidualnych, z uczniów, którzy będą chcieli z tego skorzystać celem właśnie rozwijania kompetencji przyszłości. 15 tysięcy szkół w Polsce, 200 tysięcy nauczycieli, 3 miliony uczniów. To jest rozdział, który otwieramy razem tutaj z panem ministrem Czarnkiem oraz premierem Mateuszem Morawieckim, ale nie stawiamy tak naprawdę jeszcze kropki nad i. Zapraszamy także do tego, będziemy tworzyć także ekosystem wokół laboratoriów przyszłości, ekosystem wsparcia, do którego także zachęcamy tutaj przy
zapraszamy, żeby razem z nami go współtworzyć, ponieważ, co jest bardzo ważne, laboratoria muszą być wykorzystywane, taki jest cel, do budowy kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, kreatywności, a także samodzielnego rozwiązywania problemów. I wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej gov.pl/laboratoria. Zapraszamy, żeby zapisywać się do newslettera, w którym będą Państwo otrzymywać wszelkie informacje na bieżąco. Dysponujemy także infolinią, która działa 7 dni w tygodniu i konsultanci służą poradą, jeżeli chodzi o właśnie wnioskowanie i o to, jak pozyskać środki na wyposażenie szkół. I to w tym momencie zostało mi nic tutaj tylko powiedzieć, że zobowiązujemy się, tak jak samo laboratoria, jest to hasło z łaciny oznaczające pracę. My tutaj obiecujemy z panem ministrem Czarnkiem, z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że na tym nie poprzestaniemy, dalej pracujemy na rzecz tego, żeby nasza polska szkoła była szkołą nowoczesną, cyfrową i właśnie budującą kompetencje przyszłości. Zapraszamy serdecznie i razem twórzmy laboratoria przyszłości. To, co trzeba dopowiedzieć, jeszcze jedna ważna informacja. Laboratoria przyszłości trafią do wszystkich szkół, które będą tego chciały, a zatem również do tych szkół, które mają mniej niż 100 tak. uczniów. A zatem także te małe szkoły, niewielkie szkoły w niewielkich miejscowościach mają szansę, jeśli tylko się zgłoszą, otrzymać środki finansowe w wysokości co najmniej 30 tysięcy złotych w przypadku tych najmniejszych szkół na utworzenie takich laboratoriów w przyszłości ze sprzętem najnowocześniejszym do tworzenia kompetencji w przyszłości. To jest wszystko dla naszych dzieci, które bez względu na to, gdzie się uczą, będą miały dostęp do tego nowoczesnego sprzętu edukacyjnego. Tak, celem dlaczego wszystkie szkoły, oczywiście dlatego, że też od przyszłego roku szkolnego mamy minimalne wymaganie co do sprzętu, który będzie obowiązkowy w każdej szkole, dlatego zapraszamy, aby skorzystać z programu i z tego finansowania, które umożliwi to, że w każdej szkole będzie spełniony ten wymóg obowiązkowy tego minimalnego wyposażenia.